1:26 i zaczynam podróż. Przede mną 600 km trasy. Jak coś będzie się działo ciekawego, to się włączę. Także lecimy, kochani. Zaczynam podróż 2023. Van life, poszukiwania, arm wrestling, śpiewanie w Szwecji. Zapraszam do oglądania. Tylko ty, tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jak i co. Po co mówić to, nie to. Postój na tankowanie i tym razem, o, nie ma już na liczniku, tym razem wybasto, na full zatankowałem jakieś 6 litrów, żeby po prostu diesla nie kupować za granicą. No i takie śniadanko. Jeszcze wczoraj chciałem zmienić w sobie coś i odlecieć byle gdzie. A do promu zostało mi 350 km. 4:50 i chwilowy postój, jakieś remonty na 91 tutaj. Także chwilę opóźnienia będę miał. Ale oczywiście wyjechałem z zapasem 3,5 godziny, bo zawsze wolę poczekać niż się spieszyć. 250 km do celu i patrzcie jaka cena, 2,79 za litr, a w Warszawie 3,20, także rewelko. I to jest ostatnie tankowanie gazu, później szukam dobrej ceny na benzynę i zatankuję na full benzynę, a gaz już w Świnoujściu przy samym porcie, ostatnie tankowanie. Kolejne tankowanie, Orlen i Lotos oczywiście, no bo wspieramy polskie marki. Wezmę z parę litrów, bo jest drogie paliwo, ale muszę do łazienki, także przy okazji. 130 km do terminalu promowego w Świnoujściu, dlatego Dino, gdzie zawsze się zatrzymuje na ostatnie zakupy, żeby dobro było zapakowane na full do Szwecji. I ostatnie tankowanie na Orlenie, 6,79 za litr, zobaczymy ile wejdzie. 30 i prawie 1 litrów, czyli praktycznie pół baku. Czyli tak, mam na full benzynę i na full diesla w zbiorniku na Webasto. No i gaz zatankuję już przy samym promie, także trzy rodzaje paliwa dobro wiezie. Zobaczcie jaki ciekawy samochodzik, 45. Ciekawe, cóż to jest. Jakiś taki, pewnie do nauki jazdy czy coś, nie? Ale fajne. A tutaj roboty, proszę bardzo, jaka trasa piękna powstanie. Także myślę, że za parę lat jeżdżąc tędy do Świnoujścia będzie no luksus, luksus niesamowity. Aczkolwiek nie kojarzę, żeby tu w jakichś korkach niesamowitych stać, ale inwestuje państwo, także fajnie. I idealną porę wziąłem na prom, 14:30, i z tego względu praktycznie dojadę bez żadnych korków, bo do celu zostało mi 20 km, jest godzina 5:55, ja wyjechałem o pierwszej, tak 25 mniej więcej, czyli powiedzmy, że te 8,5 godziny mi zajęła trasa 600 km. Korek, ale tylko na chwilkę. Ciepło, ładna pogoda, idealnie. Ale tu są potężne roboty. Zobaczę jaki będzie postęp prac, jak będę wracał. Chociaż nie wiem, czy będę wracał przez Świnoujście, czy może przez Finlandię. Zobaczymy. No i mamy ostatnie tankowanie. Akurat Ferrari tankuje gaz, chyba nie, no śmieję się, benzynę. Także też będzie na F, tylko że Fiat zamiast Ferrari. Także ostatnie tankowanko i lecę do kantoru. 3:24 przy samym terminalu promowym, a tam było po 2,79, czyli 24,21, 45 groszy różnicy na litrze, sporo, nie? Trasa jak zwykle przebiegała spokojnie. Od działki do promu miałem dokładnie 600 km, teoretycznie jest to 8,5 godzin jazdy. Wyjechałem o pierwszej, żeby być przed 10:00, teoretycznie oczywiście z postojami, no bo wolę zawsze być wcześniej niż potem się spieszyć. I generalnie podróż zajęła mi około 9 godzin, chyba 8,5-9, a były postoje 2 na tankowanie, diesel i benzyna na full, raz na gaz i raz w sklepie Dino jeszcze się zatrzymałem. Także widzicie, dobra pora po prostu, żeby 14:30 prom, myślę optymalna, bez korków, tak, także polecam jakbyście mieli wyjeżdżać. Dobra, dojechałem, spróbuję się trochę przespać, bo spałem z 1,5 godziny, także chociaż chwilkę przed promem, żeby miał siłę i werwę, żeby coś nagrać na promie. Także kolejne ujęcie już na terminalu promowym albo na promie.
No i dobra, Doblo już czeka. Za 2 godziny wskakuję na pokład. Przed wyjazdem kupiłem takie buty typu Crocsy z wkładką i powiem wam, że w ogóle ich nie czuć. W aucie sprawowały się rewelacyjnie. Zobaczymy na wyprawie, ile wytrzymają, ale bardzo, bardzo fajne. Tylko zanurzona numeracja. Mam 44, 45, a tu 46 i pasują idealnie. Kilka aut i zaraz moja kolej. Mam już kartę pokładową. Taki gucio się wrzuca zawsze za szybę. No i czekam na prom. Jeżeli chodzi o Doblo, ten takie stukanie, co nie mogliśmy z Łukaszem zlokalizować, ciągle jest, ale jedzie auto. Przy 50-60 na godzinę wprawia w wibracje, mimo że koła są wyważone. Nie mam pojęcia, co to może być. Może łożysko, może nie. Gaz włączał się i wyłączał. Jakieś 200 km jechałem na benzynie, bo się nie chciał włączyć. Także dzień przed wyjazdem jakiś kłopot z instalacją gazową jest. Poza tym wszystko git, ale z przodu też hałasują trochę wtryski. Nigdy nie były wymieniane przez 21 lat prawie i ciekawe, w jakim są stanie. Ale to takie, wiecie, na bieżąco wam mówię po prostu, co i jak jest. A tutaj taki ładny widoczek. No i czekam na prom i cholera zgłodniałem, także już zapasy, chlebek i kabanosy od taty, także będzie obiad o kolację. Płynie mój prom. Tinkerbell, albo samo Tinker, tak się nazywa. Pierwszy raz będę nim płynął. Piękny. Ależ to jest wielkie. Oglądając ten odcinek, obejrzeliście ostatnio o Doblo i ostatni odcinek z działki. Ten odcinek wrzucam w momencie, kiedy odpocząłem w Szwecji 2-3 dni, bo zrobiłem sobie reset, znaczy zrobiłem, na razie jeszcze nie, bo jestem przed wejściem na prom, ale po prostu chcę 2-3 dni odpocząć od internetu, nic nie nagrywać i dopiero zacznę nagrywać na bieżąco, także to będzie taki wstęp do odcinków, no bo tu z podróży za bardzo nie ma ciekawych tematów, może jakieś ładne ujęcia przy odpływaniu promu nagram i tyle. A nazwa promu, tak jak mi się zdawało, Tinkerbell. A moi drodzy, dużo osób pisało, żebym założył Patronite'a. Słuchajcie, ja działam, jak widzicie, inaczej niż inni twórcy na YouTubie. Generalnie jestem tego zdania, że jeżeli jest jakiś widz, który chce mnie wesprzeć, to w opisie filmu jest numer konta, jest numer telefonu do blika i to działa, bo wtedy kwota 100% ląduje dla twórcy, nie ma żadnych prowizji, także jak ktoś chce, proszę uprzejmie, ale Patronite'ów, innych takich rzeczy nie będę zakładał. Kiedyś założyłem konto na Patronite'cie na samym początku, ale mi nie zatwierdzili, bo miałem za małą oglądalność, także gdzieś tam jest, ale nie jest aktywne. No i zaraz wjeżdżam na prom. Tak to wygląda. Sznurek samochodów, a jak wjedziecie już na sam prom, to facet was kieruje, gdzie macie dokładnie stanąć. Piękna pogoda na rejs, nie ma za dużego wiatru, temperatura około 15 stopni, także jestem bardzo zadowolony. O, tu wezmę tak, żeby się nie odbijało w szybie. No i lecimy, lecimy. Dużo aut, jak na kwiecień. W zeszłym roku pamiętam, że nie było aż tyle, a wyjeżdżałem dzień wcześniej. No ale pogoda super. Jakieś ujęcia wam nagram na pewno już z promu, żebyście mogli sobie po prostu zobaczyć. No, no i tu kierują. Jeszcze wam nagram troszeczkę. Opa! Pyk. Dobra, tutaj w zasadzie tylko pod górkę parkuję i tyle. Nic ciekawego się nie będzie działo. Także już się, kochani, wyłączę. Tutaj zobaczcie, jaki ładny widok mamy. Z góry i na port. Jakie to jest ogromne, nie? W porównaniu do takiej łódeczki. No i fajnie. Z drugiej strony taki widok.
Tak na promie wygląda oznaczenie poziomów, gdzie samochody, gdzie jakieś, wiecie, sklepy, restauracje, kino. Tak to wygląda. No i generalnie całkiem luksusowo, nie? Ładnie wszystko, schludnie, chromy, obrazy. Ten mi się podoba, spoko. No i dobra, prom startuje. Jestem tutaj w takim pomieszczeniu a la bar. I co? Timelapse 60:1. Pogodę na rejs, moi drodzy, mam po prostu idealną. Słoneczko, praktycznie zerowe fale, także bajka. I może jak dopłynę do Szwecji, to nie będzie tak zimno wcale na samym początku. Zobaczcie, jaki fajny akcent na samym środku i te obrazy wszędzie. Naprawdę bardzo fajnie. A tutaj można sobie pograć. Jest sklep wolnocłowy i moi drodzy, kupiłem sobie piwko. Nigdy takiego nie piłem, także Bitburger, zaraz wam powiem za ile. Drogo, bo wychodzi 4,65 za małą puszkę, ale na spróbowanie, jak będzie mi się chciało w Szwecji, to będzie holcwicki. No i dojechałem po 6 godzinkach, idealnie w timingu, prom. No i zaraz kieruję się na pierwsze kąpielisko, 56 km mam do celu. No i tak odbywa się wyjazd. Już jestem w Szwecji, kochani. No i dobra, dojechałem na pierwsze kąpielisko, tutaj będę spał. Jutro wam pokażę z samego rana, jak to wygląda i będą poszukiwania. No generalnie jestem zmęczony, też emocje w Polsce przy terminalu promowym. Kilka razy płakałem, wiecie, jak się opuszcza ojczyznę, znajomych, rodzinę, to nie jest wcale tak łatwo na początku. Ale teraz już jest ok. No i co? Wezmę chyba jedno piwo, które kupiłem. Zaraz wam je pokażę jeszcze. Tak wygląda. I chyba to jest dobry pomysł. Piwko, ogarnąć tutaj i spać. Także widzimy się nad ranem. A temperatura? No na zewnątrz 4,6, także mam ciepłą noc. O kurczę, jaki dopiero wstałem. Było około 2 stopni w nocy jednak. Wieczorem było 5, a potem 2 i zmarzłem trochę, bo wybastak je włączałem ze zmęczenia. 11:30 odespałem całą podróż. No i czas wypić jakąś kawkę i śniadanko zjeść. Tutaj jest główna droga i parking przy kąpielisku. I w zeszłym roku tu spałem i mnie właśnie budzili podjeżdżając. W sezonie jest cały zapełniony. A spałem tutaj, tak na uboczu, przy takiej drodze i nikt mnie nie obudził. I tutaj wyobraźcie sobie, że cały ten plac jest w kamperach, w samochodach w sezonie. Plus ten parking, naprawdę multum osób tu przyjeżdża. Dobra, idziemy jeść. To oczywiście nie jest Nescafe Classic, tylko to jest zmielona z grubych ziaren. Tata mi zrobił przed wyjazdem. Tyle kawy dobrej. Mam nawet mleczko, cukier, także gitara. Mam takie witaminy. Tak to wygląda, bardzo duża dawka. Postanowiłem, że będę brał jedną tabletkę. Jedną tabletkę dziennie, żeby troszeczkę uzupełnić, no bo na wyprawie ciężko o wszystkie witaminy i minerały, żeby się tak odżywiać porządnie, nie? Kawkę zalałem. I mam koncert za szybą. Teraz odrobinę kaczego tłuszczu. Troszeczkę kabanosów. Oczywiście zapomniałem deski do krojenia. I tutaj wziąłem 10 wielskich jajek. Także będzie 3-3-4. 3 porządne śniadania. I do tego coś zabrałem jeszcze z domu. Cała papryka. Będzie domowe śniadanko. Przynajmniej pierwsze. Szczypta soli.
No i gitara. Gotuję wodę na herbatę, żeby mieć w termosie cały dzień. Papryka, chlebek, jajecznica na kaczym tłuszczu z kabanosem i herbata z cukrem trzcinowym i ze śmietanką. Także taki zestaw śniadaniowy na pierwszy dzień. No i moi drodzy, tak wygląda wejście na kąpielisko. Zawsze dwie tojtojki takie, plastikowe, jeszcze nie w takim stylu szwedzkim i zaraz wam pokazuję z bliska. Wejście przez taką starą kładkę. Tu mi się zawsze podobał klimat tych drzew. Odsłonięte korzenie na coś cudownego. Miejsca takie na grilla, bardzo fajnie przemyślane. Wiecie, tutaj sobie zamykacie, pyk. O, coś tam przyblokowało, ale spoko. Coś takiego. No i to jest kąpielisko. Kąpielisko ciągnie się wzdłuż i wszerz. Tafla wody idealna. Woda klarowna, czyściutka. No i taki obszar do poszukiwań. Co tu dużo gadać. Nic tutaj nie znalazłem. Bo ilość poszukiwaczy tutaj w rejonie jest niewyobrażalna. Ale chyba wejdę. Tam byli państwo z wycinki i zobaczymy, czy nie będą mieli problemu, żebym sobie poszukał. No i dobra, pogadałem z zarządcą, tutaj bez problemu mogę sobie szukać, także idę się ubierać. No to co? Tam państwo sobie robią jakieś rzeczy i oficjalne pierwsze zanurzenie cewki. Super, idziemy szukać. Od razu mam to następnie sygnał, taki skaczący wysoki. Także wykopiemy na żywo. No, głęboko, może to być jakieś dziadostwo. A nie, nie szucicie. Muszę się przyzwyczaić z powrotem do tego ID. I jest kawałek śmiecia z aluminium. I drugi sygnał taki niemrawy. I coś ładnego z nierdzewki. O! Taki krążek. Ale bardzo ładny, super! Włączam się, bo tutaj mam piękną czternastkę, nieskaczącą. Zobaczymy. Dobra, już widzicie. No i aluminium. Kolejny niemrawy sygnał i mam jakąś blaszkę. Buffalo. No i jest pierwsza moneta. Zobaczcie, pół metra od brzegu. I to jest jedna korona. Już znam te monetki. I zobaczcie, ładny widok. Koniki przyjechały na plażę. Tylko te odgłosy pił trochę przeszkadzają. No, jestem daleko i jest, kurde, zawleczka. Ładny sygnał. Zawsze co rodzina dzieje, bo to jest sygnał na złotą obrączkę, taką 3-4 gramy. Dlatego trzeba wszystkie takie sygnały kopać i pyk do woreczka. Tak wygląda podsumowanie. Spodziewałem się, że będzie dziadostwo, ale jak to mówią, musi być jakaś rozgrzewka, nie? To jest fajne, to mi się podoba. Bardzo ładna z nierdzewki, taka nie wiem co, z kwiatkami. Ładny przedmiot, kurczę. Nie mam pojęcia, od czego mogło być. Piszcie w komentarzach, jeżeli wiecie. No a poza tym szkoda komentować. No, jedna korona w stanie agonalnym. Dobrze, że mam śmietnik, mogę od razu wywalać, nie muszę nigdzie szukać. Dobre warunki, fajna woda. Postanowiłem się tutaj wykąpać, no bo wczoraj po podróży włosy dziadostwo i jestem spocony. Wiecie, jechałem 8,5 godziny, potem 6 godzin w promie, a kąpałem się wieczorem przed wyjazdem, także wypadałoby się umyć. Także lecimy do jeziora. I pierwszy raz użyję ręcznika, który dostałem od najpiękniejszej kobiety na świecie, także bierzemy ręczniczek. Patrzcie, jakie ładne drzewko. Zawsze jak tu przyjeżdżam, to tutaj jest zasięg, tam gdzie zaparkowałem nie ma i sobie odpisuję na komentarze od widzów, sprawdzam co w świecie słychać. I zawsze to jest moja właśnie tutaj. Tutaj sobie siadam i patrzę na jezioro.
podziękowania dla Jakub Dykiert. Jakub jest kolejną osobą, która ma wkład w mój kanał. Dzięki, Jakub. Czas na obiad. Gulasz, który tata mi pasteryzował w Polsce. Zjem połowę słoika dzisiaj, połowę jutro. I taki widok za okna od razu. Ale smakowicie to wygląda. W oddali Doblo. Przebieralnia, boisko, ławeczki, grille i takie kąpielisko. Duże, szerokie. Drugie i ostatnie. Na pierwszy dzień mi starczą dwie takie szerokie, duże plaże. Wreszcie miałem jakiś ładny, wysoki sygnał i tym sygnałem okazała się mosiężna nakrętka. Był bardzo niemrawy sygnał i zobaczcie, jest kolczyk, sygnał numer 5. Także albo nierdzewka, chyba że srebrny, bo otwarty taki. Teraz go muszę wydobyć na spokojnie i tak wam pokażę potem zbliżenie, bo tutaj za bardzo nic nie zrobię teraz. Długo, długo nic. I czy tam mamy monetę, czy może jakaś blaszka? Nie, blaszka jakieś mosiężne. Mosiężne coś. Kąpielisko bardzo fajne, zobaczcie. Kamerka mi się przycięła. Tutaj miga, nie wiem o co chodzi, nie mogę jej ani włączyć, ani wyłączyć. Także niech się rozładuje. Kartę wyjąłem, mam nadzieję, że nie straciłem materiału. Niestety nie nagrałem prawie nic tutaj ze dwa pierwsze sygnały. Także przechodzimy do podsumowania. Zapraszam serdecznie. Dobra, jakoś to ładnie ułożę i wam pokażę. Śmieci, całkiem sporo, sporo śmieci. Kilka monet. Jedno, dwukoronówki, ta fajna. Dwa ore, zobaczcie. 1936 rok, spoko. Trzy blachy wędkarskie, trochę mosiężno-miedzianego dziadostwa. No i to najfajniejsze. Ta moneta 10 ore, 42 rok, jest srebrna, próby 400. Trzy obrączki, tej największej, zaraz wam pokażę zbliżenie. Jak się prezentuje, kolczyk z dziadowskiego jakiegoś metalu, ale ta jest cudowna. O, widać 5 prób, 3 korony po środku, super. Podjechałem w takie miejsce, to jest moi drodzy, rezerwat przyrody. Walkomen i tak dalej, wszystko git. Taki parking, oczywiście jestem sam, żywej duszy. Do miasta kilka kilometrów. Bardzo ładne toalety, funkcjonalne, wszystko działa. I tamtędy do kąpieliska. Pójdę się przejdę, zobaczę jak wygląda. No jest, malutkie kąpielisko w środku lasu. Tutaj koło ratunkowe. Stół kamienny, grill. Tam drewno przygotowane przez gminę. Fajne ławki. Ale to mi się podoba. Taki stolik, idealne miejsce. O, fajnie. I z tej perspektywy. A Doble jest tam jakieś pół kilometra. No i dobra, my tu gado, a ja się muszę brać do montażu odcinka. A przez okno taki widoczek. Także pomimo dużego zmęczenia dzisiaj, pierwszy dzień w Szwecji, bardzo udany. Trzy srebrne obrączki, jedna srebrna moneta, czyli cztery sreberka pierwszego dnia, plus kolczyk, plus tamte coś, co znalazłem na samym początku z nierdzewki. Jestem zadowolony. Jak na pierwszy dzień nie ma źle. No i zobaczymy, co pokażą kolejne dni. Dziękuję za wytrwanie. To tak naprawdę sam początek przygody. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!